nazwiska. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Prey. Powoli zbliżamy się do 20 odsłony naszej serii. Dzieje się coraz więcej, dzieje się coraz bardziej dynamicznie i mam nadzieję, że gra z dnia na dzień, z odcinka na odcinek coraz bardziej wam się podoba. Jeżeli tak, to wiecie, jak to docenić. Ja tu się nie będę produkował, bo to wszystko wiecie lepiej ode mnie. A ja was zapraszam na kolejny odcinek, tak jak wspomniałem, w którym będziemy zabierać się do wejścia do GUTS-u, czyli Gravity Utility Tunnel. Tak obstawiam, że to jest to, czyli tunel grawitacyjny. Możemy tam naprawdę fajnie się bawić, bo wiecie, jakieś latanko, jakieś tego. Tu pozbieramy jeszcze jakieś mimy. Standardowo wiecie, jak ja to robię, czyli chodzę dookoła i wszystko lutuję, a dopiero potem pakuję się w kłopoty, aczkolwiek kłopoty i tak same przychodzą do mnie. Więc nie przedłużając, zapraszam was raz jeszcze, wchodzimy do GUTS-a. Powiem wam, że ze wszystkich serii na kanale, gdyby nie to, że Forest jest serią The Forest, jest serią sentymentalną, która tak naprawdę kanał stworzyła, to chyba Prey podszedł mi najbardziej. Najbardziej mam najwięcej fanu grając w to, największą przyjemność mi sprawia ta gierka. I powiem wam naprawdę szczerze, że to są najlepiej wydane pieniądze na grę, jakie kiedykolwiek wydałem. Jest jeszcze Soma oczywiście i tak dalej, ale Prey ma sobie coś takiego, że on łączy wszystkie te elementy w grze, które ja naprawdę lubię i szanuję. Ale już więcej się nie będę rozwodził, bo są na pewno nowe osoby, które chcą obejrzeć trochę gry w końcu. Aczkolwiek przy 19 odcinku, no to chyba już nie chcecie oglądać tylko gry, tylko też mnie słuchacie. Okej, okay, ktoś nam dzwoni, słucham. Błaganie, dokąd idziesz? Nie będziesz mógł skorzystać z kapsuły Alexa bez... Czekaj, kim jesteś? Dokonaj identyfikacji. Co? Aha, czyli December mnie już nie poznaje. Nie czaj, co mam teraz zrobić? Morganie, tu January. Tamten operator był starszym, wadliwym modelem. Lub czymś jeszcze gorszym. Okej. Okay. Alex, Tyfony, wszyscy są przeciwko tobie. Zaufaj sobie. Zaufaj nagraniu, które przygotowałeś. Tak właśnie zrobię. Musimy zdobyć klucze uzbrajające i zniszczyć Talosa 1, nim będzie za późno. I tak zrobimy, czyli robimy te dwa klucze i niszczymy Talosa, wali mnie to. To, co się tu stało, wiecie, gdybym był w sytuacji, w której... Zatrzymajcie sobie. W której miałbym decydować o tym, czy to wszystko ze stacji wyjdzie i będzie bezkarne i będzie zabijało i w ogóle plądrowało. To jasne, że bym tą stację zniszczył, no to chyba każdy by tak zrobił. Zasobnik z operatorem, no tu nic nie zrobimy. Niestety, niestety. Ale możemy sobie jeszcze polutować, a potem to wszystko przerecyklingować. Przepraszam, że tego nie zrobiłem sam, no ale kurczę, no widzicie, no... Jakoś nie było okazji, bo ja od razu nagrałem ten odcinek zaraz po poprzednim, żebyście mieli go na gotowo. Bo wiecie, renderowanie, ble, ble, ble i tak dalej, nie? Dużo pracy przy tym jest. E-mail, goods. Szwankująca elektryka w sekcji 19 nadal stanowi problem. Kiedy dostępne będą zamienniki, żebym mógł wreszcie rozpocząć naprawę. Zdajesz sobie sprawę, że ta sekcja nie może być ciągle wyłączona. Obchodzenie szybów wentylacyjnych nie jest idealnym rozwiązaniem. Wali mnie to, stary. Jakaś szafa, coś tu mamy? No oczywiście, że mamy działko lepik. Możemy sobie wszystko przeładować, ale to za chwilkę. A tymczasem musimy sobie zutylizować dużo rzeczy. Dużo tyfonów, mamy 22 tyfony prawie położyłem, kurde. Dawno nie byliśmy w recyklingu tak swoją drogą. Dobrze, że tu w sumie teraz jestem, bo wiecie... mam dużo śmieci, które trzeba by gdzieś wrzucić i w ogóle. To możemy zjeść. Kuszy i tak w ogóle nie używam, więc elo. To jest amunicja, to tej... To też nie. Rypej! Dużo. Bardzo się z tego cieszę. No i co, i zobacz, mamy tych materiałów naprawdę w piczu. Możemy strzelbę upgrade'ować. Bardzo dobrze, bo po to rusznikarstwo zrobiłem, żeby ją upgrade'ować. Potwierdź. No i bardzo fajnie. Jeszcze raz ją potem powiększymy. 49 już zadaje, będzie dodała 50, czyli fantomy będą padać jeszcze szybciej niż padają. A to jest dobra wiadomość. Zasobnik z operatorami zablokowany. Brakuje mi tu tego, wiecie, tego, co nam pozwalało projekty robić. Fabrykatora bodajże. No bo wszystko fajnie, nie? Ja mam lepika. Mam strzelbę, ale w strzelbie kończy mi się amunicja powoli. Pistolet też kolorowy się nie wydaje za bardzo. Promień, amunicja, no wszędzie czegoś potrzebujemy, nie? Ale nie przeciągając, włazimy tam. Wykryto mikrograwitację. O kurde. Aha, czyli... Dobra, to jest taki ten dziwny tunel, który... Fajna technologia, taka grawitacja, nie? No i doplatamy, dobra. Cześć, ziomuś, kim jesteś? Eric Berger. Ładunek elektromagnetyczny i ładunek EM. No w sumie mnie to cieszy nawet, ale no tak lekko, jakby ziomuś. Masz coś tu ciekawego, co mnie zainteresuje? Bo tak pachnie końcem gry taka muzyczka. Tam jest
Kto to jest? Inżynieryjny, dobrze, przyda mi się za chwilę. Okej, Erik, więcej tutaj nie ma rzeczy. Jest strasznie głośno, nie wiem czy w ogóle mnie słyszycie, ale myślę, że tak, dopiero w postprodukcji będę się tym martwił. Tunele przebiegają przez całą stację. Służą głównie do transportu niezbędnych zasobów. Prądu, wody, powietrza. Operatory używają ich też jednak podczas przerzucania zapasów z ładowni do arboretum. Biorąc pod uwagę, jak niewielu członków załogi ma tu przydział, sądzę, że i reprezentacja tyfonów będzie niewielka. To jednak pewnie niebezpieczne założenie. W dół! Chcę do operatora lecieć. Czyli wiecie, no z tego co powiedział wyniknęło tyle, że mało tyfonów. Ale ty nadchodź do mnie. Potrzebuję ci, ziomeczku. Dziękuję. Dzięki, już spadałem na dół. Moment, musimy ogarnąć, czekajcie, skąd wyjechaliśmy? Stamtąd, tak, tam jest arboretum, zdecydowanie tak. Nie, tu jest kapsuła ratunkowa, tu był robot, tu był ten ziomek z projektem. Tu są jakieś migawy czerwone, a my lecimy do arboretum. Czyli na górę, nie? Tam coś leży, zajedziemy więc sobie na boczek. Ale nie wiem, czy tam jest po drugiej stronie. No jest, ale w sumie co z tego? Co ja nie wezmę? Coś tu jeszcze jest? Czego nie wzięliśmy? Nie, chyba nie. Przynajmniej będziemy to widzieć przez tą barierę taką, nie? A my śmigamy. Tam jest kolejna część jakaś, którą możemy wziąć. 300 metrów jeszcze. O, patrzcie, jak to daleko jest. Aczkolwiek jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, więc trochę się nie ma co dziwić. Co? Zgasło, dobrze. W dół, 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 w dół. Boże, sterowanie tym to jest gorsze niż samochód, naprawdę. Cewka. No, wziąłem cewkę moczową i co z tego, no. Jakieś dzikie coś. Tu jest eter pewnie, który jest toksyczny dla mnie, więc go od razu wyłączyliśmy. No i śmigamy do arboretum dalej, nie? Tylko nie wiem, czemu ja nie mogłem, jakby wiecie, polecieć na zewnątrz stacji. Czy tam była zamknięta... Co to jest? Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Cystoid. No świetnie w ogóle generalnie. Na pewnej dzidzie lecimy? Ja bym to zapisał, bo generalnie ja czuję, że zaraz będzie w pierdziel. I skończy się nasze fajne granie. Cystoid. Nie, on jest chyba nieśmiertelny. Dobra, ja chyba się nie chcę z nim bić i po prostu polecimy na pełnej piczy. Aczkolwiek z nim też się musimy zmierzyć, więc to nie będzie taki hop-siup. Leć, po prostu leć przed siebie, nic więcej. Leć, stary! Po prostu leć, nic więcej. Kot. Dobrze, że się hakowania nauczyliśmy, serio. F. Weź tam tankuj szybko, wjeżdżaj tam. Co? Jaki drugi etap? Zostałem oszukany przez grę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wiedziałem, że tak będzie, to się nie liczy. Tam była druga próba, to... Aha, hakowanie poziom drugi, no w sumie to ma sens. Zdążyłem! 0.17 do końca, czajcie to. Śmigamy dalej. Spizdu! Jakaś apteczka? Weź się zmacaj, chłopie. Więcej nic nie potrzebujemy, nie. Nie, 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 nie! Jak on śmignął! Aha. System napędzający nie działa. W tym momencie, tak? Dobrze. Ostrożnie. Ten impuls potężnie dowalił systemom w twoim kombinezonie. Pochodził z leżącej przed tobą pod... Zgłoś się do Andresa... Kleina w sterowni. Dobra, no świetnie.
Wokół Talosa 1 rozciąga się magnetosfera, dzięki której słońce nie usmaży twoich wnętrzności. Miejmy nadzieję, że generator się trzyma. Ze względu na ciebie, mnie nic nie będzie. Okej. No generalnie fajnie, że mi nic nie będzie, ale... jakby... co mam zrobić dalej? Tam są tyfony, ja tam nie wrócę. Tam są jakieś części. Mam się zgłosić do... kurde, myszka. Do Alexa jakiegoś tam, żeby dał mi kartę do tego miejsca. Co to jest za miejsce w ogóle tam? Czekajcie. Oj, sterowanie tym to jest naprawdę bolączka moja. Tam są te złote smugi, czyli pewnie tam jest, wiecie... karta do kapsuły ratunkowej. Zobaczmy, jakie mamy cele teraz bieżące. Ej, nie, ten przycisk, przepraszam. Będą główne miało być. Cele. Droga naokoło. Udaj się do Arboretum. Goods. No to tam jakby weszliśmy już, nie? Dostęp ma Andres Klein ze sterowni magnetosfery. A gdzie jest sterownia magnetosfery? A, żebym się zobaczył dużo. Dobra, no to szukajmy sterowni. Aczkolwiek to może być tu już. Jak tam wejść? Czy ktoś wie? Ludzie, piszcie w komentarzach. Piszcie żarty, żartami. Jujujujuj, nie ten guzik, nie ten guzik, nie ten guzik. Mam nadzieję, że to będzie tu. Ja tak, wiecie, wyleciałem w to, mówię, easy, nie? Na pewno mnie przepuści i w ogóle. No nie przepuściło. Strzelba ma, widzę, coraz mniej. Ciastka, no świetnie, dobrze, że mam ciastka. Teraz to nic się nie stanie, będziemy bezpieczni. Skórka od banana, jakaś tam główienka. No i co mi po tym? Jak tu nic innego nie mam fajnego. Butla z tlenem. Dwie apteczki, no w sumie nie, łup fajny, ale jakby dalej nie wiem, co mam zrobić. Przemieszczam się. No ja też. A więc tak się ogień puszcza. Tak to fantomy robią. Zalep to oczywiście. Wiecie, nigdy nie wiem, kiedy ja to sam w to wlecę, nie? Także trzeba by to wcześniej ogarniać. Albo może to jest tam, zobaczcie. O Jezu, gdzie tu jest dół? Może to jest tam na dole? Zawsze chciałem być astronautą. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale to była moja taka pasja za dzieciaka, żeby, wiecie, trochę se polatać w kosmos, nie wiem. Na księżyc. To była taka zajawka, jak byłem mały. Ale mi to zostało, no ale teraz wiem, że to jest nierealne. Okej, okay, no i mamy w sumie taką dziwną rurę. Możemy razem z nią pójść, ale czy nam to cokolwiek da, to ja wątpię. Coś tu leży, weźmy to sobie. Jakieś przepalone rzeczy, dobra, to nie jest ważne w sumie dla nas. Arboretum 39. Tam jest gdzieś koleś, może on... magnetosfera, zobaczcie. Może to jest ten ziomek, który ma kartę. Masz kartę, ziomek? Czekajcie, gdzie ja teraz jestem właściwie, bo ja się trochę zgubiłem. Nieważne, Roman Reilly, to nie jesteś ty, no to było zbyt proste, ja to wiedziałem. To jest magnetosfera. Dobra, okej, okay, to mi się zgadza, bo myśmy tak przylecieli, w ten sposób, nie? A magnetosfera jest tu. Dobra. Czyli pewnie musimy tam wejść, no. Zbliża się operator. Zauważyłem, stary. Wykryto standardową grawitację. No to mnie... o, umieść mnie, dziękuję. Apteczki jakieś? Antyrat, no to w sumie dobrze. Zobaczmy statusy jakie, czy nam coś tam gryzie nas coś? Nie ma, no to bardzo dobrze. Szukamy tego ziomka. Części zamienne, których mamy w ogóle już w dużo. Patrzcie, ile mam części zamiennych. Ja podnoszę je co chwilę. Nawet nie liczę ile, nie? 6. No to już mogę coś naprawić. Dobra, teraz stawiamy raczej na pistolet, bo amunicja do strzelby jest jakby trochę... mało jej mamy. Wejdźmy tam, no. Wow. Okej. Okay. Co teraz? Tu ktoś umarł. Mówię, jak rosyjski systemy dowodzenia to wszystko wygląda. O kurde, to tu się dzieje. Ej, wciągniecie ziomuś? Nie wciągło cię, dobrze. Ktoś się chyba tu zepsuło, tak odnoszę takie wrażenie. Phantom, wiem, że tu jesteś, widzę twój ślad. Zlałeś się, dawaj, chodź solo. O
Uwaga! Nastąpi uderzenie fali plazmowej. Dzięki. Uwaga! Proszę się schronić. Fala plazmowa za 5, 4, 3, 2, 1. Już? Chyba już. Znów to samo. Dobra, trzeba to szybko wszystko pozbierać i stąd spadać, nie? Mam nadzieję, że laska będzie mnie ostrzegała, że będzie ta fala. Hej, co się dzieje? On nie żyje! Aha. Czekaj, co? Kto nie żyje? Andrzej! Próbowałam wezwać ochron... Próbowałam! Potrzebujesz sanitariuszy? Mówię ci, że on nie żyje, Langley! Dobrze. Laurel, odetchnij spokojnie. Powiedz, co się stało. Dobrze, dobrze, już... Anders wszedł do komory magnetycznej, żeby sprawdzić jedną z cewek, która nawalała. Nie wiem, co się dokładnie stało, ale poszedł impuls i chyba usmażył go w kombinezonie. O kurde. Boże, tak mi przykro, Laurel. Możesz dostać się do arboretum? Nie, Anders miał kartę dostępu. Dobra, zrozumiałem. Słuchaj, czekaj tam. Nie wchodź do komory. Znajdę szefową Elazar i jak najszybciej wyślemy ochronę. Spoko. Znaczy, coś go pizgło podczas fali. Uwaga, proszę się schronić. Fala plazmowa za 5. Tu było bezpiecznie, tu zostaniemy, nie? 3, 2, 1. Wiecie, skoro fala plazmowa smaży, to ja tam raczej nie będę podchodził, nie? Zbyt długo. Nie zamierzam ryzykować przynajmniej wszystkiego, co zdobyłem do tej pory. Co tu mamy? Hakowanie 2. No i bardzo fajnie. Jesteśmy tu, lecimy tu, dobra. Ta muzyczka, też nastrojowo się postarali coraz bardziej. No i ładnie. Zestaw dozbrajający, jakieś 2 i 5 kombiłatków. Nie, części zamiennych. Hakowanie się bardzo przydało. To wam muszę przyznać, że hakowanie to jest coś, dzięki czemu w sumie jeszcze żyję. Dalej ta fala plazmowa chodzi. Uwaga, nastąpi uderzenie fali plazmowej. Uwaga, proszę się schronić. To się schranie, ja tu muszę broń naprawić. Potwierdź. No i proszę bardzo, zadaję teraz więcej obrażeń, jest fajna, tylko w sumie przydałby mi się jeszcze jakiś amunicja. 3, 2, 1. No ładuj. Dzięki. On się kiedyś zepsuje w ogóle? Co jest tutaj? Wait. Wow. Cześć. Jeśli niezbędne są starsze dane, polecam zajrzeć. Zrobić lekturki. Standardowo, jeżeli ktoś z was chce sobie, wiecie, poczytać. Tak się pcha, ty! I bo cię zniszczy, zaraz fala normalnie. Odpady niebezpieczne. Ej, ciekawe, czy mogę skryć się w kiblu. Nie, drzwi się nie da zamknąć, nie da zamknąć. Więc koniec końców i tak musimy chyba iść tam do tych tamtych plazmoidów. Uwaga! Nastąpi uderzenie fali plazmowej. No, wal tym. Uwaga! Proszę się schronić. Fala plazmowa za 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Po prostu wyłącza ci prąd, nic więcej. A ja idę do tych ziomków moich, które trzeba będzie wystrzelić. Szybki save najpierw, standardowo. I let's fight. Co to jest? Żółki się spaliły. To jest promieniowanie, tylko nie wiem za bardzo z czego ono leci. Skanuj. Co to jest? Uwaga! Nastąpi uderzenie fali plazmowej. Gniazdo to jest, dobra, to jest cytostoid. To może... Uwaga! Proszę się schronić. Fala plazmowa za 5, 4, 3, 2, 1. No wal.
Nie, musimy się chować jednak lepiej. Zobaczcie, to nas prawie zabiło teraz. Ej, zatamowałem to już. Chora gro. No, w końcu zgasło. Dobra. No i... aha, tu możemy wejść teraz. Ale coś czuję, że to będzie... oj, to będzie grubo. Wracamy się tam, gdzie było bezpiecznie. Jak tylko to rypnie... Uwaga, proszę się schronić. Fala plazmowa za... 5. To my sobie wyjdziemy, nie? 3, tak będziemy to robić. 2, 1. Pizgło, biegniemy. Raus, bite kontrolę. Musimy tam wejść teraz i nie wiem co zrobić, ale tam wejdźmy po prostu. To się podnosi jeszcze. Wykryto mikrograwitację. Szybciej. Powie mi ktoś, gdzie mam lecieć? Ja tak średnio wiem sam, nie? Uwaga! Nastąpi uderzenie fali plazmowej. O kurde. Uwaga! Proszę się schronić. Fala plazmowa za... 5, 4, 3, 2, 1. Ale pizgło. Dobra, ja sobie dalej nie wiem, co mam tam zrobić. Tego gościa! Muszę znaleźć ciało tego gościa. Ej, to mnie przeskrzyniło. Świetnie. Ej, nie mogę stąd wyjść. No, kurde, naprawdę. O, jest, udało się. Uwaga, nastąpi uderzenie fali plazmowej. Dobra, wracajmy. Wykryto standardową grawitację. Uwaga, proszę się schronić. Chodzi generalnie o to, żeby wiecie... za 5, żeby zdobyć 4, ciało tego gościa, który 3, tam lewitował, bo on ma 2, tą kartę dostępu. 1. Chyba wokół tego to się kręci. Ale zaraz zobaczymy, spokojnie. No i dobra, porobione. Wykryto mikrograwitację. On będzie u góry, na dole? Ojej. Tam jest, dobra, dawaj go. Dawaj to ziomuś. I lećmy stąd, pizdu. Ja tu nie chcę być pączkiem zaraz. Naprawdę, nie, jakoś mnie to nie jara. Wykryto standardową grawitację. Dziękuję bardzo. Miał kartę dostępu, mam układ. Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. A teraz uwaga, idźmy stąd. Nastąpi uderzenie fali plazmowej. Serio tu? Uwaga, proszę się schronić. Fala plazmowa szybko za... uderzaj. 5, 4, 3, 2, 1. Dziękuję. Dobra. Fuksem, ale się udało. Zobaczcie, że wykorzystaliśmy tą falę, która wiecie, tam wybuchała, żeby one padły na ziemię, bo ta fala wyłączała prąd we wszystkim naraz, plus parzyła ludzi. Ja się schowałem, więc mi nic nie groziło, a je tak wiecie, pff, i w ogóle fajnie było, nie? Przeładujmy sobie teraz parę rzeczy, bo kto widział, ten zauważył, że zdobyliśmy tą kartę dostępu do tego tunelu, do którego w sumie mieliśmy zdobyć dostęp od początku. Uwaga, bardzo dobrze. Nastąpi uderzenie fali plazmowej. Przeładujemy wszystko i możemy iść. A jeszcze trzeba się uleczyć, chociaż zapomniałem, nie? Szybs. Wykryto mikrograwitację. No ja wiem, że ty wykryłeś mikrograwitację. Spokojnie. Wszystko wiem, stary. Tylko teraz... co? Coś tam się darło, ale mnie to chyba nie interesuje. Co? Mogę sobie stąd iść? Proszę. Otwórz! Szybko! Uciekamy stąd! O Jezu, gdzie ja jestem, ludzie? To jest złe miejsce. No ale dobra, idziemy.
jesteś kimś innym niż oni twierdzą. Wleciałem generalnie chyba do tej kapsuły, gdzie ten boss tam był, więc tutaj trzeba zdecydowanie uważać, bo nie za bardzo wiem, co to są te wiecie, te złote smugi i po co one są wytwarzane. Zresztą sam Alex mówił, że tego nie wie. Właśnie będzie dzwonił? Prawdopodobnie nie. Cała ekologia tyfonów skupia się wokół tworzenia tej substancji. Naukowcy, którzy badali ją jako pierwsi, nazwali ją koralem. Jest piękny, ale nie jesteśmy pewni, do czego służy. I lepiej się do niego nie zbliżać, nie rozprzestrzeniał się poza wiążący tyfony cylinder. Do teraz. No weź to za ten... Weź to zalep, halo. Dziękuję. Dobra, no i śmigajmy dalej. Świetnie. No tak. No, dzieci wypuściłeś. Halo? Dobra, lecimy. Po prostu lecimy, nie? Nic więcej. Standardowo. Daj mi szybko apteczkę. Czekajmy. Mówi główny inżynier Ibiuszyn. No. Bezpieczeństwo elektrowni zostało naruszone. Okej, okay, to już wiem. Naruszono bezpieczeństwo elektrowni. Też. Najwyższa pora, Sam. Jestem technikiem łączności. Robię co mogę. Mika, tu szefowa ochrony Elazar. Słyszysz mnie? Sara? Tak, słyszę cię. Próbowałam podłączyć się do radiowęzła. Moi ludzie są w ładowni. I są tu też te istoty. Pełno ich na całej stacji. Sprawdzajcie wszystko wokół siebie. Walcie we wszystko Francuzem. Ale Francuza też najpierw sprawdźcie. Sam? Cóż to? On ma rację. Te istoty... Walcie we wszystko, co stoi luzem i sprawdzajcie, czy nie próbuje oddać. Idźcie w bezpieczne miejsce, a potem dajcie mi znać przez transcriba. Wysyłam adres bezpiecznego połączenia. W porządku? Zrozumiałam. Chyba się zostawiłam to komuś... Zostawiłam transcriba w stacji monitorowania chłodziwa. Okej. Okay. I co? Idę tam. Mogę się w niej zamknąć. Nic ci nie jest? Łapię tylko oddech. Saro, mogłabyś powiedzieć, co się stało? Mika, znajdź bezpieczne miejsce. Wtedy się odezwij. Dobra. Okej, okay, czyli komuś się wymknęły badania spoza kontroli. I wszystko wskazuje na to, że no, jest deczko przerąbane. Ale tak, możemy się teraz uleczyć. Przepraszam. Mamy też kombiłatki, bo wiem, że gdzieś tu były. To są części zamienne, a kombiłatki gdzieś tu leżały. Są tu. Wiecie, chcę naprawić kombinezon, no bo jednak to jest dość ważny element naszego wyposażenia. Przeskanujmy to, czy coś tutaj jest? Nie, tu jest nic nieżywego. Przeszukamy go oczywiście, wabik na tyfony i tak dalej. Tu tyfonów też raczej nie widzimy, więc możemy spokojnie sobie przemierzyć naszą krainę dalej. Zbierzemy piwo, zbierzemy drugie piwo, trzecie, czwarte, piąte. Części zamienne, ładunek recyklingowy. Żeby było pokazowo i fajnie, to jeszcze mogę jeden wykorzystać, żeby tutaj narobić taki, wiecie, trochę. Ej, materiałów. Tu jeden. I będziemy, słuchajcie, kończyć odcineczek jak najbardziej. Zobaczcie, on trwa znowu pół godziny. Ja oczywiście robię to wszystko świadomie i wiem, że mam nadzieję, że chcecie takie odcinki. Co to jest w ogóle za ręka macka? Co to? Halenus? Co to jest? To jest za ciężkie dla mnie. To też jest za ciężkie. Tu są tyfon... O, tyfoniary. A tu sobie rzucimy ładunek recyklingowy, który był pod którym? Czekajcie. Pod siódemeczką. Mamy go 4 sztuki. No to jeden możemy zużyć. Nie możemy, dobra. I wiej, bo to wciąga. To wciąga jak gry. No i patrzcie, ile nam się tutaj wyczyściło. Ile nam się dorobiło materiałów zapasowych. Myślę, że fajna opcja. Zawsze trochę dorobiłem do boku. Coś tam o pracowniku. Nie, jeżeli chcecie, no to wiecie, nie? Tam sobie stopnijcie i elo. Ja do Arboretum tym już wchodził, niestety nie będę. Zapraszam was na odcinek numer kolejny, w którym to będziemy się tam, wiecie, będziemy się starać kończyć grę, aczkolwiek nie wiem, czy to jest koniec gry, bo fabuła jak najbardziej w tą stronę właśnie zmierza, żeby pokazać mi, że to już wszystko powoli koniec, ale myślę, że jeszcze trochę pogramy w tego praja, bo widziałem na innych gameplayach, że trochę to jeszcze potrwa. Jeżeli wam to się podoba, wiecie co robić i zapraszam do grupy na Facebooku. Tam jest harmonogram, kiedy to leci i tak dalej, taki wiecie, serial randoma, nie? Także do zobaczenia i do następnego i cześć.